Cześć! Dzisiaj po raz drugi w historii kanału Akademii Keyboardu Keyboardway mamy instrument na statywie tańszy niż sam statyw, na którym on stoi. O jakim instrumencie mowa? Oczywiście o najnowszym keyboardzie ze stajni firmy Yamaha PSR E283. E jak seria edukacyjna, seria 2 jest to podstawowa, najniższa seria z całej kategorii instrumentów klasy E, bo jest jeszcze E3 i E4. Instrumenty różni od siebie kilka funkcji i oczywiście cena. Mowa tutaj o instrumencie dla naprawdę najbardziej początkujących, dla myślę młodych adeptów, myślę, że nawet i młodszych dzieci, bo jest to instrument naprawdę podstawowy w kwocie do 1000 zł. Aktualnie kosztuje on, zależnie od sklepu oczywiście, od 850 zł do góry, zależnie gdzie go będziecie oglądać. Ten instrument udostępnił do testów sklep muzyczny Krys z Grudziądza, któremu serdecznie dziękuję za pomoc w rozwoju kanału. Link do sklepu w Grudziądzu macie pod filmem. Ja informuję, że nie mam z tego żadnych korzyści majątkowej, nie sponsoruje mnie ani ten sklep, ani firma Yamaha, nie mam z tego żadnych pieniędzy, poza tym, że mogę dla Was nagrać taki odcinek, poza tym, że mam dla Was fajny instrument do pokazania i też sam przy tym wszystkim się rozwijam i możecie dowiedzieć się fajnych, ciekawych nowości. I bardzo się z tego cieszę, bo taki jest właśnie zamysł Akademii Keyboardu Keyboardway. Nie jest to tylko kanał o Genosie, nie jest to tylko kanał o flagowych instrumentach. Ma być tutaj również coś dla tych najmłodszych, tych, którzy zaczynają i często rodziców, którzy oglądają i szukają instrumentów dla swoich pociech. Bo właśnie taki instrument mam przed sobą. Witam Cię serdecznie na kanale Akademii Keyboardu Keyboard. Ja nazywam się Jerzy Strużycki i zapraszam na krótką, aczkolwiek treściwą prezentację Yamahy PSR E283. E283 jest następcą modelu E273. Co różni ten model od poprzednika? Tak naprawdę, niestety, niewiele. W keyboardach do tej półki cenowej, do 1000 zł, nie dzieją się jakieś wielkie przeskoki technologiczne, chociaż jak spojrzycie na ten, a na modele pierwsze z serii E2, no to różnice są naprawdę spore. Ten instrument od poprzednika różnią tak naprawdę trzy rzeczy. Pierwsza to ilość brzmień prawej ręki, tutaj macie 8 brzmień więcej, bodajże 392 są w tym instrumencie, plus 18 zestawów perkusyjnych, a w poprzedniku były 384 brzmienia i 17 zestawów perkusyjnych. Macie tutaj również do wyboru 150 stylów akompaniamentu, naprawdę z każdego gatunku muzycznego jesteście w stanie wykonywać prawie że każdy rodzaj muzyki. W poprzedniku tych stylów bodajże było 143. Macie tutaj również 122 takie dedykowane, gotowe piosenki, tak zwane songi, jak na panelu tutaj pisze, z którymi możecie się uczyć, możecie grać, wykorzystując do tego odpowiednie metody nauczania, które macie w instrumencie, a w poprzedniku tych piosenek było 112, czyli 10 mniej. Poza tymi różnicami, tymi trzema rzeczami, instrument niczym się nie różni od PSR E273. Nim przejdziemy do widoku z góry i opisaniu podstawowych funkcji,
Porozmawiamy troszeczkę o wykonaniu tego instrumentu. Instrument przede wszystkim jest bardzo, bardzo lekki, waży zaledwie 4 kilo, przez co możecie go bez problemu zabrać w jakąkolwiek podróż do samochodu, czy też możecie go zapakować w mały pokrowiec i bez problemu przenieść nawet na dalszą odległość. I oczywiście mniejsze czy też większe dzieci nie będą miały problemu z noszeniem swojego ukochanego instrumentu, na przykład na występy do szkoły. A propos tej mobilności, instrument posiada opcję zasilania go na baterię paluszki AA. Wystarczy, że włożycie do klapki pod spodem bodajże 6 baterii paluszków i możecie grać w każdym zakątku świata bez dostępu do prądu na tym pięknym instrumencie. Kolejna kwestia to wbudowane nagłośnienie o mocy 2x 2,5W w zupełności wystarcza, aby sobie spokojnie pograć w zaciszu domowego pokoju i nie przeszkadzać innym domownikom. Do instrumentu możecie również podłączyć słuchawki z tyłu instrumentu i cieszyć się grą na słuchawkach nawet w środku nocy. Jeśli chodzi o samą klawiaturę, tutaj bardzo ważna rzecz. Jest to instrument bez dynamicznej klawiatury. Jeśli szukacie instrumentu z klawiaturą dynamiczną, spójrzcie na modele serii E3. Tam już jest dynamiczna klawiatura i to bardzo, w sumie najważniejsza różnica, która różni tą serię instrumentów od serii wyższej. Tutaj klawisze nie mają dynamiki, więc gra się na nich bardzo specyficznie, ale ma też to swoje zalety, bo maluszek będzie po prostu mniejszą siłą w stanie wyzwolić grający dźwięk, więc na początek naprawdę na raczkowanie muzyczne jest to dobre rozwiązanie. Potem oczywiście zalecamy grać z klawiaturą dynamiczną. Co do klawiszy. Klawisze czarne są, matowe, białe są, błyszczące, wygląda to świetnie, świeżo i elegancko. Niestety nie podoba mi się osobiście ten czarny design aktualnych keyboardów Yamaha, bo na czarnym naprawdę wszystko widać. Sam mam Genosa, mieliśmy w rękach SX-a, bardzo łatwo odbijają się odciski palców, tłuszcz, brud, kurz, wszystko widać. Tutaj mamy piękny czarny plastik, który jest stylizowany na szczotkowane aluminium i naprawdę na nim wszystko widać, ale wygląda to wszystko pięknie i elegancko. Mamy 3-kolorowe nadruki w bardzo ładnej rozdzielczości, zewnątrz mocny plastik, pod spodem, pod klawiaturą nic się bardzo nie ugina, instrument nie trzeszczy, jest świetnie spasowany i naprawdę wygląda świeżo. Thank you.
Przenieśmy się na widok na panel instrumentu. Tutaj mamy włącznik i pokrętło głośności. Naprawdę pokrętło czuć pod ręką, że jest wykonane bardzo elegancko. Sam potencjometr, który jest wykorzystany, naprawdę dobrej jakości, tutaj nic nie trzeszczy. Od góry mamy przycisk demo, przycisk metronomu, który pozwala nam ćwiczyć równe tempo. A propos tempa, to mamy przycisk do jego zmiany i funkcję tab, gdzie możemy sobie to tempo wybijać przy graniu ze stylów. Mamy prosty face recorder, pozwala on na jednym traku, na jednej ścieżce, czy też na jednej piosence nagrać nasze proste wykonanie. Kolejne każde będzie nadpisywać to pierwsze. Mamy tutaj bardzo ważny tryb czerwony, to jest tryb songów i tryb nauki cały, który możemy sobie wykorzystać na instrumencie. Mamy możliwość podzielenia instrumentu na część lewą i część prawą, którą aktywujemy przez przycisk funkcyjny, przez co jesteśmy w stanie na przykład z naszym nauczycielem grać na dwie ręce. Co ważne, część lewa brzmi w lewym głośniku i w lewym kanale, a część prawa brzmi w prawym głośniku i w prawym kanale. Mamy też tak naprawdę trzystopniową szkołę nauki z tym instrumentem. Mamy funkcję listen, gdzie możemy sobie to słuchać. Mamy funkcję teaming, gdzie instrument wyświetla nam na ekranie nutki, które klikamy, naciskamy razem z nim. I mamy funkcję waiting, gdzie instrument czeka, aż my wciśniemy odpowiednią nutkę, która również na ekranie się wyświetla. Mamy bardzo fajny sound quiz i quiz memory, który w pierwszym trybie sound odnajdujemy tak naprawdę. Instrument nam gra nutkę, a my na klawiaturze odnajdujemy, którą nam zagrał. Przycisk memory, krok po kroku, jedna nutka, dwie nutki, trzy nutki, zgadujemy, który instrument gra, bodajże do 13 czy 14 nutek. Przyznam się szczerze, że udało mi się go przejść. Tutaj mamy song i style. Czerwony kolor do piosenek, repeat AB, zmiana do tyłu, do przodu przewijanie, pauza, play i stop. Jeśli chodzi o style, mamy włączenie akompaniamentu i również split point. Mamy intro i ending, mine i auto, fill. Instrument posiada jedno przejście do przodu i do tyłu, czyli z wariacji A na wariację B i z wariacji B na wariację A i dwie główne wariacje A i B. Do tego mamy sync start i start, stop i włączenie akompaniamentu. Możemy sobie dzięki temu przyciskowi wyłączyć akompaniament automatyczny, przez co grać na całej klawiaturze, a tu nam będzie chodziła sama sekcja perkusyjna. Jak zauważycie, mamy również w kwadracikach, pod spodem też w prostokątach, dodatkowe funkcje, które wyzwalamy przyciskiem Shift, który jest po prawej stronie. I na tą prawą stronę właśnie Was teraz zapraszam. Patrząc na stronę prawą, tak naprawdę tutaj mamy serce instrumentu. Mamy przycisk Voice, który służy do wyboru brzmień. Voice jest koloru białego i tutaj nad przyciskami są kategorie podświetlone na biało. Mamy przycisk Song, który służy do odtwarzania piosenek i tutaj mamy również kategorie, ale również funkcje. I mamy przycisk Style, który służy do grania ze stylów, akompaniamentów budowanych, których ten instrument ma całkiem sporo. Mamy przycisk plus, minus, który służy do zmiany stylów, zmiany brzmień, ale także przyspieszania tempa. Mamy przycisk funkcyjny, który wprowadza nas w główne menu instrumentu i tak tutaj mamy do wyboru oktawę główną, możemy obniżyć, podwyższyć. Mamy do wyboru wbudowany reverb, który możemy sobie nałożyć na brzmienia. Mamy również efekt chorus. Mamy wpływ na głośność stylu, na przykład jak nam prawa ręka gra za cicho albo za głośno, to możemy sobie styl zgłośnić. Mamy opcję zmiany systemu akordów, mamy tutaj tak zwany smart chord i mamy funkcję akordowania standardowego. Mamy głośność piosenek, mamy zmianę typu reverbu, jego pogłosu. Mamy włączenie efektu sustain, jeśli nie macie pedału nożnego sustain, to możecie grając na pianinie na przykład taki efekt sobie tutaj wyzwolić. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale zawsze jakieś jest. I jest Master EQ, kilka trybów do wyboru. Dla mnie najodpowiedniejszy jest speaker, czyli tryb pierwszy. Mamy tutaj również system stereo white, który pozwala nam wzbudzić tak jakby większą stereofonię niż fabrycznie w instrumencie jest. Powiem szczerze, dla mnie się to nie sprawdza.
White Off wystarcza w zupełności. Mamy tutaj również głośność quizu, głośność metronomu, włączenie funkcji Duo Type właśnie do nauki, podział instrumentu na dwie połówki i kilka innych funkcji. Mamy tutaj przycisk SFX Kit, który wyzwala nam właśnie nasze efekty specjalne, które mamy tutaj opisane nad klawiaturą. Mamy przycisk Portable Grand, który przenosi nas jednym guzikiem do trybu fortepianu, nieważne jakiej funkcji byśmy byli. I jednym przyciskiem, to jest bardzo znany przycisk z wielu serii edukacyjnych instrumentów marki Yamaha, przenosimy się do trybu Portable Grand Piano. Przycisk Shift służy do wyzwalania wszystkich funkcji, które są w prostokącikach pod przyciskami. Głównie tutaj mamy OTS do naszego stylu, czyli brzmienia prawej ręki przypisane do stylu, czy też do piosenek. I mamy również tutaj do wyboru z lewej strony wszystkie opcje dodatkowe, które przy pomocy Shifta właśnie wyzwalamy. Instrument prosty, przejrzysty, fajnie zbudowany, nie ma tutaj dużego gąszczu przycisków. Każdy znajdzie coś dla siebie i bez problemu sobie poradzi. A dodatkowy układ kolorystyczny jest bardzo, bardzo intuicyjny i doskonale podpowiada nam, gdzie odnaleźć daną funkcję. Nadmienić należy, że niestety z instrumentów zniknęły, tak jak to było w przypadku YPT-260 na górze, rozpiska barw. Teraz mamy po prostu opisane dane kategorie i musimy się tam zastanawiać, pod czym jest dany instrument, ale dla jednych jest to uproszczenie, dla drugich jest to utrudnienie. Tymi przyciskami wchodzimy sobie w pojedyncze kategorie i od razu przenosi nas w pierwsze brzmienie danej kategorii. Ale jeśli klikniemy przycisk Numlock, to nasza klawiaturka tutaj staje się klawiaturką numeryczną i możemy sobie te brzmienia wybierać za pomocą klawiaturki numerycznej. Dodatkowo możemy w te brzmienia wchodzić plusem i minusem po kolei, przenosząc się wyżej albo niżej. Tak samo w przycisku w przypadku songów i tak samo jest w przypadku stylów akompaniamentu. Jeśli spojrzymy na tył instrumentu i jego gniazda przyłączeniowe z tyłu, próżno tutaj szukać gniazd USB, interfejsów audio i gniazd MIDI do wysyłania komunikatów MIDI i używania instrumentu jako klawiatura sterująca. W tej cenie tego nie znajdziemy. Natomiast znajdziemy to, co jest potrzebne na samym początku muzycznej przygody. Gniazdo zasilacza do zasilania instrumentu. Tutaj mamy gniazdo na przełącznik nożny, czy też pedał sustain służący do przedłużania brzmień waszego pianina, bo do tego to się najczęściej wykorzystuje. Gniazdo słuchawkowe to jest wyjście stereofoniczne na słuchawki, ale także na zewnętrzne nagłośnienie. Cóż, powiecie, że mogłoby być z przodu, byłoby wygodniej, a z tyłu mogłoby być drugie. Natomiast w instrumencie tej klasy mamy jedno i trzeba się po prostu z tego cieszyć. Tu jest aux in, czyli gniazdo stereofoniczne na małego jacka, które służy do podłączenia jakiegokolwiek źródła, które wyśle tutaj dźwięk i będzie odtwarzane w głośnikach waszej Yamaszki, do którego możecie sobie dogrywać jakiekolwiek brzmienia, czyli słuchacie sobie swojej ulubionej piosenki i uczycie się jej grać z oryginalnym wykonaniem na żywo. We'll be right back.
Mam nadzieję, że odcinek pomógł Ci w wyborze instrumentu do kwoty 1000 zł. Mam nadzieję, że być może zaczynasz z muzyką i kupisz sobie taką Yamahę albo inną. Na tym kanale znajdziesz pomoc dla Ciebie. I już serdecznie zapraszam na nasze najnowsze produkcje. Dziękuję serdecznie za wszystkie udostępnienia, dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Piszcie, czy też spotkaliście się z tego typu instrumentem, czy mieliście przyjemność, a może mniejszą przyjemność na nim pograć. Ja powiem szczerze, dla człowieka, który używa na co dzień najnowszy, najdroższy keyboard marki Yamaha, zderzenie z czymś takim jest naprawdę trochę jak zderzenie ze ścianą. Zupełnie inaczej działa tutaj klawiatura i troszkę jej się musiałem nauczyć. Ale dla kogoś, kto zaczyna, jest to naprawdę świetny instrument na start. A na dodatek w bardzo dobrych pieniądzach. Lajkujcie, udostępniajcie, niech się niesie świat. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!